Jedną z największych przypadłości współczesnych czasów, współczesnych ludzi, wiemy, kto to rozkręcił, ale jedną z przypadłości jest interesowanie się życiem innych ludzi. Całe gazety powstają, gdzie celebryci sprzedają swoje łzawe historie po to, żeby inni mogli poczuć się częścią społeczeństwa, które tak naprawdę nie istnieje, tej wyższej warstwy społeczeństwa, która tworzy opinię o wszystkich. Dzisiaj święty Piotr niepotrzebnie zainteresował się losem świętego Jana. I Pan Jezus powiedział, cóż, dlaczego się interesujesz? Co ciebie to obchodzi? Ty pójdź za mną, to znaczy ty zajmij się sobą. Ty zobacz, jaki kształt przybrało twoje serce. Czy ty naprawdę jesteś człowiekiem gotowym do ogłaszania Ewangelii? Zajmij się sobą. Wtedy nie będziesz interesował się innymi. Wtedy inni będą jedynie obiektem twojego działania pełnego miłości.